17 maja odbyło się spotkanie dla inwestorów poświęcone odbudowie Ukrainy pod nazwą Ukraine From War to Reconstruction. Zostało ono zorganizowane przez Polsko-Amerykańską Izbę Handlową we współpracy z International Trade Club of Chicago. Zobaczmy relację. It's a, despite the ongoing Russia's war on Ukraine, I think it's a time. W lutym minął rok od czasu napaści Rosji na Ukrainę. Ukraina broni swoich granic, a wspierający ją sojusznicy oczekują zwycięstwa w walce o zachowanie jej wolności i integralności terytorialnej. Po zakończonej wojnie kraj ten będzie musiał zostać odbudowany i ożywiony gospodarczo. Uczestnicy spotkania Ukraine From War to Reconstruction przedstawili informacje i praktyczne spostrzeżenia, które mogą pomóc w odbudowie Ukrainy. Podczas panelu zaprezentowano m.in. najnowsze informacje o wpływie wojny na handel i gospodarkę Ukrainy, rolę społeczności międzynarodowej w odbudowie Ukrainy. Streszczono obecne i przewidywane potrzeby i możliwości sektorowe. Zaprezentowano strategię prowadzenia biznesu na Ukrainie i omówiono minimalizację ryzyka i kosztów oraz radzenia sobie z barierami prowadzenia biznesu na Ukrainie. During a networking event at ITCC, we met with Bogdan and we were brainstorming. I said, you know, I'd like to do something for Ukraine. I don't have a multi-million dollar business where I can send money, goods and things like that. So how can I, at my level in the Midwest, do something to help? And because we are a non-for-profit focused on business and trade, we need to think out of the box and say, maybe there's something. And you know, one thing leading to another, I say, why don't we think positively about the reconstruction? Why? It's because the first war to win is with boots on the ground. We need to get back the integrity of the territory. That's the first war to win. And I think that is going to happen pretty soon. The second battle is reconstruction. This is going to be a dantesk for a country like Ukraine. February 2022, Ukraine experienced and provoked an extremely brutal full-scale attack. For me, it's very important to show how Ukrainian can help the investors who want to give their money to rebuild the Ukrainian economy. You know, it's, now it's war, it's a battlefield in eastern Ukraine, but our government and our president work hard to involve foreign and Ukrainian investor to help to rebuild Ukraine. It's a good possibility to show its Chicagoan and of course Illinois businessmen how they can help Ukraine, how they send their money, their experience to Ukraine and help us to rebuild our country. You understand, after the war, Ukraine will be like a new Klondike, because now it's in central Ukraine and eastern Ukraine, it's from half to 70% of our economy destroyed. And we need the help in different spheres, energy, it's agricultural and other spheres of economy. We need a lot of invests and of course it's experience of workers and businessmen who can help. Yeah. Polska Agencja Inwestycji i Handlu ma spore doświadczenie we wspieraniu ukraińskich przedsiębiorców. Przecież tutaj zainicjowaliśmy szereg programów, które pomagają spółkom ukraińskim, między innymi projekt właśnie polegający na tym, że ukraińskie spółki mogą korzystać z przestrzeni coworkingowej w naszych biurach i jest to przestrzeń udostępniana na 3 miesiące z możliwością przedłużenia i setki spółek z tego rzeczywiście skorzystały. Jest też organizowanych szereg innych programów dla spółek ukraińskich, dla spółek polskich, które umożliwiają im współpracę. Wiele spółek ukraińskich otworzyło oddziały, czy przeniosło w ogóle działalność na teren Rzeczypospolitej i dzięki temu no to uratowało jakby ich business continuance, prawda? Uratowało te biznesy. Oczywiście w niektórych przypadkach, tak jak spółki IT, było to w miarę
w miarę łatwe do zrealizowania, czy relatywnie łatwe. W przypadku innych spółek było to znacznie trudniejsze, no ale też się udało. Natomiast, więc jakby to też jest bardzo potrzebne, że były te możliwości przeniesienia tej działalności gospodarczej, bo przecież te przedsiębiorstwa będą musiały po zakończeniu wojny funkcjonować. Niektóre z nich cały czas funkcjonują, bo przecież też potrzeby są. Więc bardzo dobrze, że ten szereg inicjatyw został uruchomionych i w ten sposób działamy. Natomiast odpowiadając na drugie pytanie, pani redaktor, na pewno są możliwości dla polonijnych spółek, podobnie jak dla innych amerykańskich spółek, do tego, żeby zaistnieć na rynku ukraińskim, do tego, żeby aktywnie włączyć się w proces odbudowy Ukrainy. Natomiast weźmy też pod uwagę, że można łączyć siły z polskimi spółkami, czy to właśnie na zasadzie różnych programów, czy joint venture, czy jakichś innych, na jakichś innych opcji. Można łączyć siły ze spółkami, z partnerami z Polski i wspólnie też brać udział w odbudowie tego kraju. Ja bym też skorzystał z programów, które oferuje sama Ukraina, bo przecież rząd Ukrainy, o czym powiedział konsul Koledow, bardzo aktywnie włącza się w promocję gospodarki i wciąganie spółek, które byłyby zainteresowane, zagranicznych spółek, które przede wszystkim z zachodu, które byłyby w stanie włączyć się w tą odbudowę. I uruchomiony został program Advantage Ukraine. No analogiczny można powiedzieć do przecież tych programów, które widzimy w Stanach Zjednoczonych, do programów chociażby oferowanych przez poszczególne stany, z którymi miałem okazję, nawiasem mówiąc, spotkać się niedawno w Waszyngtonie podczas Select USA, gdzie wszystkie Stany zjeżdżają się, promują własne gospodarki i ściągają inwestycje. No właśnie Ukraina, co bardzo cieszy, podobnie jak wcześniej Polska, uczy się na tym. And also the Polish Trade and Investment Agency.